Jak doskonale wiecie, mądrogłowi z WG dali ostatnio Mausowi buffa. Wielu myślało, że naprawdę będzie to jakiś zabójczy buff dla tego pojazdu i wszyscy zaczną nimi grać. Owszem, pojawiło się tych pojazdów zdecydowanie więcej niż zazwyczaj, ale słuchajcie, buff do mobilności o 5 km i delikatny buff do przeładunku wcale nie rozwiązuje sytuacji tego pojazdu. Pojazd zdecydowanie powinien dostać zupełnie innego buffa, ale jajogłowi z WG tego nie wiedzą. Ale to mnie chyba raczej nie powinno dziwić, bo ostatnio również oglądałem streama Wargamingu, jak prezentowali włoskie czołgi ciężkie i do dziesiątki włoskiej jeden z twórców gry proponował wyposażenie. Wyposażenie, które kompletnie nie powinno się znaleźć w tym pojeździe. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj wam pokażę, jakiego dostał Maus buffa, a w sumie jakiego powinien dostać. Tak naprawdę dając mu 5 km na godzinę, ten pojazd kompletnie tego nie odczuje. Jechaliśmy 18 km pewnie na godzinę, będziemy jechali 21. Takie są realia. Opory gruntu dla takich pojazdów są naprawdę bardzo duże, praktycznie na każdej mapie, chyba że jest to mapa miejska, których na obecną chwilę naprawdę nie mamy wiele. Tutaj akurat bitwa na mapie Malinówka. Jedna artyleria, spoko. Widzę pluton czołgów właśnie Maus. Trzy Mausy, słuchajcie, to jest 9000 hapsa, jest co zabierać. Ja standardowo grając takim pojazdem z wieżą osadzoną z tyłu, gdzieś mógłbym sobie stanąć w krzaku i starać się po prostu wyhaczać przeciwnika, ale ja akurat na tej mapie zupełnie inną mam koncepcję i gram zawsze tutaj na przepychaczu. Oczywiście, jeżeli pojedziemy bez wsparcia, nasza rozgrywka może się zakończyć bardzo szybko. Na szczęście mam kilka czołgów ciężkich za moimi plecami, tak więc spokojnie. Ale ta hydra niczego sobie praktycznie nie robi, grając przeciwko dziesiątce. K91 nie jest to jakoś bardzo mocno pancerzony czołg. Owszem, mamy teraz poprawiony przeładunek. Na pewno wpłynęło to na rozgrywkę bardzo znacząco. Chociaż ja bym powiedział, że jeszcze delikatnie, gdyby to było 4,5 sekundy, wcale bym nie płakał, dlatego że ten pojazd ma utrudnioną sytuację właśnie przy takich warunkach, gdzie obiektem 140 bez problemu wystawiamy delikatnie wieżę i ta wieża potrafi odbić. No tutaj niestety mamy wieżę osadzoną z tyłu, jest no ciężko. Pojazd nie posiada naprawdę jakiegoś mocno znaczącego pancerza i nawet widzieliście, ósemka bez żadnego problemu mnie przebijała. Robi nam się coraz bardziej gorąco, coraz bardziej czerwono. Jeszcze mi nie weszło w Macher Brachera. Tak jest, to jest Macher Bracher, o ile dobrze pamiętam. Tylko w tej takiej standardowej wersji. Ten pojazd dostał buffa. Tu cały czas ta hydra, kurde, ostro poczyna sobie, ale nic, jedziemy. Słuchajcie, jadą trzy Mausy. Na razie prowadzimy, jadą trzy pełniutkie Mausy. Zobaczcie, 9000 punktów do zabrania. Tak więc jest nieźle. I teraz wam pokażę, tak naprawdę, jakiego Maus powinien dostać buffa. Oczywiście do pancerza wieży, to jest chyba najbardziej oczekiwany buff dla tego pojazdu, dlatego że, słuchajcie, ładując pociski z penetracją 330, bez żadnego problemu przebijamy ten czołg jak praktycznie tylko chcemy. Nie robimy sobie nic z jego pancerza, gdzie no, na wieży ten pojazd praktycznie pancerza nie posiada. Wargaming, jak widać, tego zbytnio nie pojął, dał temu pojazdowi buffa do mobilności, gdzie tak naprawdę aż tego tak bardzo nie odczujemy. Również pojazd dostał delikatnie lepszy przeładunek, ale czy to aż tak bardzo wpłynie na rozgrywkę tym pojazdem? Zdecydowanie nie. Te pojazdy, jak dla mnie, powinny dostać tylko i wyłącznie buffa do pancerza. Nie powinno być tak, że czołg 10 poziomu, czołg średni, staje na samym przodzie takiego pojazdu i robi praktycznie z nim co chce. Po to dano mi mobilność, abym w razie czego wycofał się i starał przeciwnika objechać. Jeżeli ten przeciwnik ma naprawdę bardzo dobry pancerz i moja penetracja kompletnie nie będzie nic robiła temu przeciwnikowi. Ale widać, Wargaming tego nie rozumie. Nie wiem, czy są tacy gracze, którzy pamiętają słynną fałkę B, czyli 9 poziom. Ona teraz prowadzi do pojazdu 10 poziomu, również do fałki. Była to sławetna maszyna, dlatego że praktycznie frontalnie ona była nie do przebicia. Owszem, wchodziło w wieżę, ale nie każdy do tego mógł dojść. Tyle, że słuchajcie, ten pojazd
mentalnie był nieprzebijalny. On jechał do przodu, jeżeli przeciwnik starał się gdzieś tam wchodzić w wymianę z tym pojazdem, praktycznie nie miał szans. To samo było kiedyś z Super Pershingiem, to samo było na przykład z Chryslerem K. Teraz jest zupełnie inna sytuacja. Działa są po prostu laserowe, bez żadnego problemu każdy przeładuje na Golda i te pojazdy są niszczone. Jedynie chyba Chrysler K tam dalej w wierze mu nie wejdzie, przynajmniej na 8 poziomie, ale jeżeli chodzi o dolną płytę, bez żadnego problemu. I tutaj jest niesamowity problem Wargamingu. Oni kompletnie nie mają pojęcia, jak pojazd powinien wyglądać, który jedzie 20 czy 25 km na godzinę. Im się wydaje, że jak dadzą 5 km na godzinę, to już rozwiąże całą sytuację. A tak naprawdę nie jest. To samo tyczy się na przykład czołgów ciężkich, japońskich, Type'a 4, 5, te pojazdy, nie dość, że Type'owi 5 zabrano działo to trollowe, to jeszcze jego pancerz to jest po prostu śmiech na sali. Wargaming tego kompletnie nie rozumie, ale słuchajcie, co tutaj się dziwić? Jeżeli wypuszczają premkę 10 poziomu Meda radzieckiego, który pancerz owszem ma w miarę ok, ale przeładunek jest tragiczny, czołgi ciężkie o wiele lepiej przeładowują i później dają mu niby buffa, dają mu jeszcze delikatnie lepszy pancerz, ale kompletnie nie ruszają tego akurat przeładunku, gdzie ten pojazd powinien dostać akurat poprawę przeładunku, gdzie wszyscy tego się domagają, to oni po prostu tego nie widzą. Całe jajogłowe WG. Tak więc słuchajcie, dla mnie totalna kpina z graczy. Nie wiem, co zrobią z ISem 4, ale już niedługo te pojazdy, ta linia do ISa 4 również dostanie buffa. Jeżeli oni w taki sposób podchodzą do rebalansów pojazdów, to może lepiej, żeby te godziny, nie wiem, przeznaczyli na tworzenie na przykład map, albo żeby te stare mapy wróciły, no bo kompletnie nie ma to sensu, a ogłaszają, że te pojazdy super będą poprawione i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, nawet opinie super testerów dla nich są kompletnie bez znaczenia. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę, hej!